dobry, moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale w niecodziennej fryzurze, ale właśnie będę się ogarniała i stwierdziłam, że zacznę już teraz tego vloga, bo idziemy dzisiaj w bardzo fajne miejsce uczcić też naszą rocznicę naszego związku, bo nie wiem, czy wiecie, ale Dan zapytał mnie, czy będę jego dziewczyną właśnie w Sylwestra, w Nowy Rok, przy fajerwerkach, bardzo romantycznie, więc każdego roku w Sylwestra obchodzimy właśnie naszą rocznicę, no i teraz po prostu idziemy na obiad w związku z tym. Jeszcze słuchajcie, nim pójdę założyć sukienkę, to błyszczyk chciałam wam polecić, taki z Diora, on się nazywa Lip Maximizer, słuchajcie, on jest fantastyczne, takie usta są po nim, wiecie, takie soczyste i takie nawilżone i w ogóle tak się długo utrzymuje, że szok. No i kochani, ja tutaj gotowa, żeby wam się pokazać, sukienka założona, ceki, nowa, błyszcząca i co? I Dan wbił mi się, słuchajcie, do łazienki, a żeby mogła pokazać wam outfit w całości, to widzielibyście nie tylko mnie w całości, ale i Dana, uwaga, pod prysznicem, więc nie wiem, czy wy byście chcieli taki efekt zobaczyć, ale ja nie do końca chciałabym taki efekt pokazać, więc musimy poczekać, ale pokażę wam tylko tutaj, że jest to sukienka z Lavish Alice, taka cekinowa, złota, zaraz pokażę wam ją w całości i naszyjnik jest z Vivien Westwood, też mam o niego całkiem sporo pytań, ale ja go noszę tylko na no, na większe wyjścia, bo jest dosyć elegancki, więc do takich codziennych stylówek już nie do końca mi pasuje, ale też stwierdziłam, że do tej sukienki będzie się ładnie prezentował, tutaj na łóżku jeszcze outfit Dana, nim go założy. Z tego co wiem, będzie miał białą koszulę, czarne spodnie. Też wam może pokażę jego outfit przy okazji. Aha, jeszcze Dan dzisiaj sobie sprawił o prezent, pasek do spodni, więc myślę, że też go będzie dzisiaj zakładał. I tak się prezentuje ta sukienka w całości. Jak widzicie, wanna jest w tle, więc było to nagranie niemożliwe wcześniej, więc tak to się prezentuje, ale najlepszą częścią tego outfitu, słuchajcie, są buty. Ta sukienka to jest nic. Najważniejsze są buty do tej sukienki. Kochani, właśnie dogrywam głos i robię unboxing nowego paska Dana. Robię to dlatego, że często oglądacie moje vlogi razem ze swoimi mężczyznami lub chcecie sprawić im może prezent i pytacie o to, co dokładnie nosi Dan, jaki to jest model, więc pokażę wam pasek, który dzisiaj sobie kupił. Jest to pasek Hermes ze złotą klamrą, którą właśnie wyciągam z woreczka. Chwila napięcia, już zaraz ją zobaczycie. No zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Pasek ma 32 mm. I teraz wyciągam już pasek z woreczka. Jest to pasek w odcieniu Black and Gold. I tak się prezentuje. No, look great! Then I wanted to whistle, but I can't. Looks really good. Too fat, never wear these. Really, really good. Ready to go. Kochani, kochani, jesteśmy gotowi. Kochani. Ooh, I like your new belt. I was saying you have a new belt. Thank you. Really good. Ready to rock and roll? Yeah. Woohoo! Idziemy na kolację rocznicową. Gotowi. O Jezus, ta sukienka tylko mi się, słuchajcie, tak wywija. Cały czas muszę pilnować tego, albo jakoś ją inaczej założyć, bo co chwilę, wiecie, ta podszewka wychodzi. No, ale nieważne. Jesteśmy gotowi. Idziemy. What is it? I got it for New Year, but I'm Daniel. Scared of heights, so I'm a little confidence booster. Confidence booster. I'm not really scared, just an excuse. Every moment tonight, they lend me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Again, lost in my way, I'll be the one to have the highest price to pay if I make it home tonight.
mamy kolejny dzień. Wczorajsza kolacja była przepyszna w przepięknym miejscu, jak mogliście zobaczyć. A zaczęłam tego vloga w ogóle od kolacji rocznicowej, dlatego że z okazji rocznicy sprawiłam sobie też piękny prezent, dosyć oryginalny, bo będą to obrączki ślubne. I właśnie w tym momencie po nie jedziemy, więc mam kawkę na wynos z Joe and the Juice. Mi się prezentuje mój outfit dzisiejszy, no i jedziemy, słuchajcie, na Bond Street do Tiffany po obrączki ślubne. There's many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. Dogrywam głos, bo z tych emocji zapomniałam powiedzieć, że przed wizytą w Tiffany mieliśmy jeszcze chwilę czasu, więc wstąpiliśmy na kawę do Ralph's Coffee. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna miejscówka, czy to latem, czy to zimą. Bardzo Wam polecam zatrzymać się tam na kawę. With us it's all or nothing. Kochani, w Sylwestra wybraliśmy się na fajerwerki w Londynie. To właśnie przy tych fajerwerkach 5 lat temu Dan zapytał mnie, czy zostanę jego dziewczyną. Na tle tego pokazu, po pierwsze, chciałabym podziękować za wspólnie spędzony poprzedni rok zarówno tym, którzy są ze mną od początku istnienia kanału, jak i tym, którzy dołączyli do mnie ostatnio. Jeśli poprzedni rok był dla Was dobry i łaskawy, to życzę Wam, żebyście kontynuowali dobrą pasę w 2024. A jeśli poprzedni rok nie należał do najlepszych, to życzę Wam z całego serca, aby 2024 przyniósł wyczekiwany powiew świeżości i piękne, przepełnione dobrą energią zdarzenia w Waszym życiu. Pamiętajcie, że życie składa się z zarówno dobrych, jak i złych momentów, ale nawet po największej, najgorszej burzy zawsze pojawi się najpiękniejsza tęcza. Życzę Wam, żeby nowy rok przyniósł Wam dobro, spokój i spełnienie. Marzcie odważnie, bo tak jak mówią, w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te trudne do wykonania. Świętujemy koniec roku, bo każdy koniec jest jednocześnie początkiem czegoś nowego. Niech to będzie początek pięknego, nowego rozdziału. Szczęśliwego nowego roku, kochani. You know that I'ma keep it cold. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge leaning out. With us it's all or nothing.